Wyobraźmy sobie, że znaczna część Ziemi traci elektryczność. Wielkie miasta gasną. San Francisco. Szanghaj. Kosmiczna meteorologia. Paryż. Taka katastrofa już raz się zdarzyła. 15 marca 1989 roku 10 milionów mieszkańców Kanady zostało pogrążonych w mroku. Zeszłej nocy cały Quebec został całkowicie pozbawiony prądu. Kanadyjczyków przywitał kolejny piękny dzień zimy. Ale od kilku godzin nie działała już sieć elektryczna. Pozbawieni metra w godzinach szczytu Montrealczycy długo czekali na miejsce w autobusie. Małe dzieci zostały w domach opatulone w co się da. Większość szkół i żłobków nie otworzyła się. Banki muszą radzić sobie bez komputerów i automatycznych kas. Opłaciły się inwestycje w awaryjną ochronę danych. W Provigo 100 tysięcy kilogramów mięsa czeka w niedziałających chłodniach. Na szczęście mamy zimę. Miną tygodnie, zanim uda się określić przyczyny tej wielkiej awarii. Po długich badaniach naukowcy powiązali awarię z potężną burzą, która wytworzyła się na powierzchni Słońca. Zawirowania wiatru słonecznego wysłały na Ziemię cząstki elektryczne, których oddziaływanie naruszyło kanadyjskie sieci i zahamowało dystrybucję prądu. Co spowodowałaby podobna burza słoneczna dziś? Mogłaby uszkodzić wszelkie sieci wrażliwe na promieniowanie elektromagnetyczne. Elektryczność, satelity, telefonię komórkową. Fundamenty działania współczesnych społeczeństw. Pierwszy raport Amerykańskiej Akademii Nauk i NASA z 2009 roku szacuje potencjalne szkody takiej katastrofy dla amerykańskiej gospodarki na 6 bilionów dolarów. Czy należy więc spodziewać się najgorszego? Z katastroficznymi scenariuszami trzeba uważać. Łatwo bowiem napędzić ludziom strachu. Do takich spraw trzeba podchodzić na chłodno, spokojnie. Obecnie aktywność słoneczna jest relatywnie niska. Na razie mamy więc trochę czasu. Nie wolno go marnować. Musimy robić swoje, ale na pewno nie szafować wizją katastrofy. Cyklista spokojnie przemierzający rynek Antwerpii to Jean Lillensten. Jako jeden z pierwszych europejskich badaczy zrozumiał on znaczenie wpływu pogody kosmicznej na Ziemię. Z biegiem lat stał się ważnym propagatorem tej młodej dziedziny nauki. Od 10 lat organizuje Tydzień Kosmicznej Meteorologii. Z początku w konferencji brało udział 100 specjalistów. Dziś jest ich już 400 z całego świata. Zajmują się najrozmaitszymi aspektami zagadnienia. To sesja naukowa poświęcona przewidywaniu erupcji słonecznych. Staramy się zrozumieć ich działanie, posługując się komputerami. Tu odbywa się sesja o charakterze prawniczym. Jakie konsekwencje prawne będzie miała pomyłka w przewidywaniach? W trzeciej sali
Dyskutuje się o możliwych uszkodzeniach satelitów spowodowanych pogodą kosmiczną. Mamy tu więc głównie specjalistów od satelitów. Kosmiczna meteorologia ma dwa główne aspekty. Po pierwsze, samo zjawisko aktywności słonecznej. Wpływa ono silnie na liczne procesy na Ziemi, zarówno naturalne, jak i sztuczne. Ogrzewanie się atmosfery, jej ruch, przepływ elektronów, przepływ jonów. To kwestia zjawiska. Drugi aspekt to badania. Jaki będzie ten wpływ, kiedy wystąpi, czy potrafimy go przewidzieć albo nawet kształtować? Czy uda nam się precyzyjnie ostrzec ludzi? To nasze badania. Na naukę tę składa się więc zrozumienie zjawiska, ale także przewidywanie jego oddziaływania. Worset pod Paryżem. Sacha Brun, astrofizyk, ujmuje Słońce w równania, by lepiej zrozumieć jego działanie i wpływ na planety, w tym na Ziemię. Przy użyciu największych na świecie komputerów badacz i jego zespół stworzyli model Słońca. Słońce to wielka gazowa kula złożona z dwóch głównych stref: zewnętrznej konwektywnej oraz wewnętrznej, w centrum której znajduje się jądro wytwarzające energię. To tak jakby setki tysięcy miliardów elektrowni jądrowych spalających nieustannie 600 milionów ton wodoru na sekundę. Ou 600 millions de tonnes d'hydrogène brûlé par seconde à chaque fois que je claque le doigt. Et ta énergie pozwala Słońcu świecić od 4,5 miliarda lat i wystarczy jej co najmniej na kolejne 4,5. Gdyby zasilało się węglem, poświeciłoby może 20 tysięcy lat. Słońce emituje oczywiście światło, ciepło, ale także cząstki. Dlaczego? Wiatr słoneczny powstaje, gdyż powierzchnia korony jest bardzo gorąca, a atmosfera rozległa, przez co nie może pozostać statyczna. Ten wiatr występuje stale i obiega cały Układ Słoneczny. Czasem pojawiają się w nim burze. Erupcja powoduje oderwanie się części tej materii i skierowanie jej na nowy tor. To przedmiot badań kosmicznej meteorologii. Próbujemy zrozumieć, jak rozprzestrzeniają się te magnetyczne chmury i jak wpłyną one na planety. Malutka w porównaniu do Słońca Ziemia jest nieustannie bombardowana słonecznymi cząstkami elektrycznymi. W normalnych warunkach ten wiatr słoneczny potrzebuje dwóch dni, by do nas dolecieć. Ziemskie pole magnetyczne spycha go w kierunku biegunów. Gdy cząstki zetkną się z atomami górnej atmosfery, zachodzi reakcja świetlna w postaci zorzy polarnej. Najwyraźniejszy znak aktywności słonecznej na Ziemi. Koło podbiegunowe to najlepsze miejsce do obserwacji złóż polarnych. Na północy Norwegii, w głębi fiordu, z dala od rozświetlonych miast, znajduje się miejsce wyjątkowe. Radar Icecat. Przybywają tu pracować badacze z całego świata.
Jean Lillensten i jego kolega z laboratorium Mathieu Barthélemy od 10 lat przyjeżdżają tu w lutym, w czasie nocy polarnej, gdy zorze są najlepiej widoczne. Dokonują obliczeń dotyczących słabo jeszcze znanej części atmosfery. Aktywność słoneczna wpływa na całe środowisko kosmiczne. Staramy się mierzyć te wpływy. Do 50 km wysokości sięga atmosfera dolna, która pozwala na wysyłanie balonów i łatwe pomiary. Powyżej 300 km mamy już satelity, a na 500 km badania umożliwia Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Ale zostaje cała warstwa atmosfery, której nie potrafimy dobrze zmierzyć. Możemy tu bazować tylko na promieniowaniu nocnym i zorzach polarnych. Ta warstwa między 50 a 200 km wysokości to jonosfera. Miejsce przenikania wiatru słonecznego do atmosfery. A zatem główny przedmiot zainteresowania kosmicznej meteorologii. Podczas obserwacji jonosfery Mathieu zostaje w radarze. Jest minus 25 stopni. Jean jedzie 1,5 godziny przez noc do niewielkiego obserwatorium położonego z dala od wszelkiej ludzkiej aktywności. Nie wolno korzystać tu ze światła, ponieważ mogłoby to zakłócić badania. Zorze polarne przybierają różne barwy. Zespół Lillenstena odkrył kilka lat temu, że czerwone światło złóż jest spolaryzowane. Zmierza ono w stronę obserwatora na podobnej zasadzie, co obraz wyświetlany przez projektor 3D. Jean analizuje to zjawisko. Korzystamy z SFP, czyli spektrofotopolarymetru. Powinien on przeciąć się związką radarową na wysokości 220 km. Mathieu nadzoruje proces od strony radaru, a ja tutaj. Musimy obliczyć odpowiednie kąty, by faktycznie doszło do przecięcia dokładnie na wysokości 220 km, tam gdzie polaryzacja jest najsilniejsza, a czerwień zorzy najintensywniejsza. Zmieniam właśnie orientację anteny, by skierować ją nieco wyżej. Teraz mierzy na zachód pod kątem 33 stopni. Przejdziemy do 45. Poszło. Na panelu kontrolnym możemy zobaczyć, że antena rzeczywiście się unosi. Musimy prowadzić symultanicznie dwa eksperymenty w tym samym punkcie nieba, by móc skorelować ze sobą dane z radaru oraz te optyczne. Żartujemy, że to jak wędkowanie. No więc właśnie idziemy na ryby. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Tymczasem mierzymy zorze w kolorze czerwonym, które występują wysoko. Ale nadchodzi nowa generacja urządzeń, pozwalających mierzyć też inne barwy. Mamy nadzieję, że już w przyszłym roku pozwolą nam one zdobyć nowe dane, a nasza wiedza poszerzy się już bardzo znacząco. Badając skład jonosfery, naukowcy chcą określić, jak środowisko górnej atmosfery reaguje na aktywność słoneczną. Już pod koniec XIX wieku norweski fizyk Christian Birkeland
zrozumiał, że zorze polarne wiążą się bezpośrednio ze Słońcem. Skonstruował on Terelle, narzędzie zapomniane po jego śmierci i ponownie odkryte dopiero niedawno. Obecnie Terella ma w Norwegii status zabytku. Jean i Mathieu udają się do Muzeum Uniwersytetu w Tromsø, by obejrzeć fundamentalny dla ich dziedziny instrument. Birkeland umieścił w komorze próżniowej namagnesowaną kulę reprezentującą Ziemię naprzeciwko działka elektronowego odpowiadającego Słońcu. Następnie obserwował występowanie świetlistych koron podobnych zorzom polarnym. Cztery lata temu Jean Lillensten i jego zespół, zainspirowani doświadczeniem Birkelanda, opracowali Planeterelle, symulator ukazujący liczne interakcje pomiędzy Słońcem a planetami. Jedna kula to Słońce, druga Ziemia lub inna planeta Układu Słonecznego. Jean wymyślił prosty eksperyment, łatwy do zaprezentowania szerszej publiczności. Dziś przedstawi go licealistom z okolic Grenoble, dla których prowadzi edukacyjny projekt. Nazywam się Jean Lillensten, z niektórymi z was już się znamy. Miło mi was widzieć. Wszyscy dobrze widzą? Możecie podejść tu za mnie. Podłączam tę małą dyszę do minusa baterii. To jest nasza gwiazda. Teraz podłączę tę kulę do plusa. To nasza planeta, włożyłem do niej magnes. Wiecie, że Ziemia także działa jak magnes, dlatego działają kompasy. Wszyscy to wiedzą? Zobaczmy, co się stanie. Możemy zgasić światło? Pozwólmy oczom się przyzwyczaić. Jesteśmy teraz gigantami żyjącymi w kosmosie i widzimy tu Słońce oraz tę planetę. Pora na kolejny ruch. Proszę bardzo, dodałem powietrza. W obwodzie jest go nieco więcej, ale wciąż dominuje próżnia. Widzimy, że elektryczność, zbliżając się do Ziemi, tworzy błyszczące strefy i widzimy, jak rozchodzi się ona na magnetyczne południe i północ planety, podążając za liniami pola magnetycznego. Udało nam się pokazać niewidzialne, zobaczyć to, co na uniwersytetach opisuje się abstrakcyjnymi równaniami. Nadążacie? Nie przesadzam z poziomem komplikacji? Wiem, że jesteście bardzo dobrzy w przedmiotach ścisłych. Brawo. Są pytania? Nie? W takim razie zapalmy światło. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Obserwacja Słońca fascynuje astronomów od zawsze. W 1612 roku Galileusz pierwszy dokonał naukowej obserwacji jego powierzchni za pomocą lunety własnego projektu. We Francji Gilles Janssen w 1876 roku założył obserwatorium w Meudon. Skupił się na technice fotografowania, która miała zrewolucjonizować astronomię. Fotografia pozwoliła bowiem obiektywnie zapisywać wyniki obserwacji. Współcześni pionierzy kosmicznej meteorologii korzystają ze wszystkich wypracowanych na przestrzeni wieków osiągnięć swych poprzedników. Tutaj przechowywana jest pamięć ze 100 lat fotografii Słońca. Oto jedna z pierwszych płytek z obserwacji Janssena.
Pochodzi z 1888 roku i widać na niej sporą grupę plam. Tu w centralnej części uwagę zwraca widoczność cienia i półcienia. Tutaj mamy kolekcję czterech pudełek 40x40. Następnie mamy dalsze systematyczne obserwacje z 1908 roku. To mniejsze płytki 13x18. O takie. Były w użyciu aż do 1981 roku, kiedy to zastąpiła je klisza. Cyfryzacja nastąpiła w 2002 roku wraz z pojawieniem się cyfrowego spektroheliografu. Zeskanowałam już lata 1908-26. Do zdigitalizowania została jeszcze cała ta część aż do 1974 roku, ponieważ ostatnie dekady też już zeskanowałem. To materiały z 50 lat. Ich opracowanie zajmie 15-20 lat. Odejdę na emeryturę, zanim skończymy. To wyjątkowa kolekcja szklanych płytek. Jedyny wyłom w ciągłości to lata I wojny światowej, podczas której nikt nie zajmował się obserwacją. Od 30 lat, kiedy to tylko możliwe, Isabelle Boual fotografuje słońce. Gdy nie widać go z metą, inne obserwatorium przejmuje pałeczkę. Tutaj ukryty jest spektroheliograf, aparat fotografujący słońce. System luster i pryzmatów pozwala uchwycić obraz słońca, który Isabelle Boual następnie archiwizuje. Uchwyciłam właśnie surowy obraz, który zaraz zobaczymy. Oto on w filtrze H-alfa. Tutaj widać, że część przesłoniły nam chmury, ale to i tak dobry obraz, ponieważ widzimy rejony aktywne oraz włókna, więc zapisuję go. To są włókna. W tej ciemniejszej strefie to gaz i zimniejsza materia, a na brzegu są protuberancje, których akurat tu nie widać zbyt dobrze. Dlatego koncentrujemy się na nich osobno przy sztucznym zaćmieniu. Protuberancja to gazowa materia umykająca ze słońca w przestrzeń. O, tutaj widać, jak się wydostaje. Można ją dostrzec z brzegu. Włókno formuje się na dysku, a protuberancja na zachodnim brzegu. Widzimy tu aktywny rejon, który zaczyna intensywniej błyszczeć, co oznacza początek erupcji. Erupcje występują wokół plam słonecznych. Plamy są manifestacją aktywności słonecznej. To w tych rejonach wytwarzają się burze słoneczne. Zwykle plamy rozwijają się i znikają w ciągu kilku tygodni. Niektóre z nich osiągają powierzchnię nawet 200 tysięcy kilometrów kwadratowych. Na powierzchni Słońca występują konwektywne ruchy materii oraz przepływy związane z rotacją. Te dwa procesy indukują pole magnetyczne poprzez tak zwany efekt dynama, czyli przetworzenie energii mechanicznej w energię elektryczną. Prądy te wytwarzają na powierzchni pętle, które mogą się destabilizować. Ilustracja za mną przedstawia linię pól magnetycznych wytworzonych przez efekt dynama zachodzący na powierzchni Słońca. Pętle magnetyczne manifestują się przez ciemne obszary nazywane plamami słonecznymi. To wynik przebicia powierzchni przez pole magnetyczne. Ruchy występujące na powierzchni, konwekcje, turbulencje, destabilizują pętle, które ostatecznie powodują erupcje i potężne wyrzuty materii i światła. To właśnie burze w wietrze słonecznym. Dans
W spokojnych okresach większa erupcja, zwana koronalnym wyrzutem masy, zdarza się raz na 3 dni. A w okresach aktywnych 3 razy dziennie. Amplituda pomiędzy minimalną a maksymalną aktywnością słoneczną jest więc bardzo duża. Ale jeśli chodzi o Ziemię, wszystko zależy od danych relacji przestrzennych. Oczywiście erupcje nie wpływają na nią, jeśli ta nie znajduje się akurat na drodze magnetycznej chmury. Pokażę Państwu wykres cykli aktywności słonecznej sporządzony na podstawie obserwacji między rokiem 1919 a 1965. Przedstawia maksima i minima aktywności oraz średnią liczbę plam słonecznych w danym miesiącu. Tutaj widzimy cykle z przestrzeni 11 lat. To wykres motyl. Zachowuje się jak skrzydła motyla. Otwiera się i zamyka na przemian. Ten pokrywa 40 lat i kontynuuje się do dziś. Także przedstawia 11-letnie cykle. A jednak to w okresie niskiej aktywności wytworzyła się największa znana nam burza słoneczna, tak zwana Carrington Event. 1 września 1859 roku angielski astronom Richard Carrington zaobserwował wielkie plamy słoneczne i wykonał ich szkic. Następnej nocy zorze polarne były widoczne aż na Karaibach, z taką intensywnością, że ponoć możliwe było czytanie gazety w środku nocy. Następnie prądy elektryczne uderzyły w ziemię, powodując zapłony telegrafów i rażąc śmiertelnie licznych telegrafistów. Gdyby coś podobnego zdarzyło się dziś, ogrom strat byłby niewyobrażalny. Niezbędne jest więc pogłębianie naszej wiedzy o Słońcu. Pośrodku lasów regionu Soloń, z dala od wszelkich zakłóceń elektromagnetycznych, badacze słuchają Słońca dzięki falom radiowym. Wielkie anteny stacji radioastronomicznej w Nancy, placówki paryskiego obserwatorium, stale odbierają fale emitowane przez Słońce. Słońce emituje promieniowanie o bardzo zróżnicowanych częstotliwościach, czyli długościach fal. W Meudon obserwuje się to, co widzialne, a to tylko niewielki zakres częstotliwości fal. Tu w Nancy śledzimy długie fale radiowe, co wymaga zupełnie innej aparatury. Mamy więc anteny radiowe o dużym zasięgu i dzięki nim rekonstruujemy obraz atmosfery słonecznej. Et avec ces antennes, on reconstruit des images de l'atmosphère du Soleil en ondes radio. W Nancy wszystkie informatyczne narzędzia umieszczono w klatce Faradaya. To komora chroniąca przed zewnętrznymi wyładowaniami elektrycznymi i elektromagnetycznymi. Ten ekran przedstawia w czasie rzeczywistym sygnały docierające do anten. A tu widzimy obraz korony słonecznej tworzony z minimalnym opóźnieniem i rejestrowany w 8 częstotliwościach. To daje nam trójwymiarową wizję korony. Niestety teraz nie mamy tutaj ładnego obrazka, ponieważ coś właśnie zakłóciło nam kontakt. Malheureusement, au moment où je vous parle, on n'a pas une belle image du soleil parce qu'il se trouve qu'on a un parasite qui vient interférer avec l'image du soleil. Obserwacje radiowe są obecnie bardzo utrudnione przez zagęszczenie telefonów komórkowych i innych nowych technologii. La multiplication des téléphones portables, tout ce qui est lié aux nouvelles technologies, c'est vrai que l'environnement. Globalne środowisko elektromagnetyczne jest coraz to bardziej zaśmiecone i niełatwo o miejsce całkowicie wolne od zakłóceń. By uwolnić się od silnych zakłóceń na Ziemi, badacze coraz silniej opierają się na obserwacjach dokonywanych przez liczne satelity. Thank you.
Najstarszy, SOHO, został uruchomiony w 1995 roku. To owoc współpracy między Europą a NASA. Pozwala śledzić na bieżąco erupcje słoneczne. W 2010 roku dołączył do niego SDO, nowy satelita przesyłający szczegółowe obrazy w kilku spektrach i w wysokiej rozdzielczości. Kolejny satelita ACE zajął pozycję między Słońcem a Ziemią. Analizuje on mijający go wiatr słoneczny, dzięki czemu może ostrzec ludzi na 30 minut przed uderzeniem geomagnetycznej burzy w Ziemi. Wreszcie para satelitów Stereo A i B umieszczona jest po dwóch stronach Słońca. Pozwalają nam one po raz pierwszy oglądać Słońce w całości, przedstawiając trójwymiarowy obraz kierunku erupcji i pozwalając ocenić, czy chmura zmierza w stronę Ziemi. Badacze korzystają więc z wielkich zasobów danych. Niełatwo jednak zapanować nad ich napływem przez 24 godziny na dobę. Na północy Niemiec, w Kiel nad Morzem Bałtyckim, nie wszyscy odpoczywają na plaży. Berg Dudek jest emerytowanym profesorem geografii z zamiłowania zajmującym się radiolokacją. W swoim ogrodzie skonstruował wraz z przyjacielem stację radarową, dzięki której zebrał imponującą dokumentację. Pewnego dnia skontaktowało się z nim NASA. Zapytali mnie, podobnie jak inne obserwatoria, czy mógłbym odbierać dane od satelitów Stereo, ponieważ ich centrum, zajętym licznymi sondami i długofalowymi misjami, nie wystarczało i dalej nie starcza sił na opracowanie wszystkich tych informacji. Poprosili mnie o pomoc. Dudek został wolontariuszem NASA. Pomaga w zbieraniu danych udostępnianych następnie całemu światu, naukowcom i amatorom. Widzimy tu odbiornik. A to sygnał satelitów Stereo. Trafia on do tego komputera, skąd dane zostają przekazane NASA. Można je tutaj odczytać. Tu jest Ziemia, tu Stereo A, którego właśnie odbieramy, a tu Stereo B, którego posłuchamy za kilka minut. Stereo A właśnie zakończył transmisję wąskopasmową i przechodzi na szerokopasmową, którą może odebrać już tylko NASA. My przełączamy się więc na Stereo B. Antena przemieści się i odbierzemy jego sygnał, który nie dociera do NASA. Europa niedawno zrozumiała wagę kosmicznej meteorologii i jej potencjalne powiązania z gospodarką. W kwietniu 2013 roku Królewskie Obserwatorium Belgii stało się Europejskim Centrum Koordynacji Kosmicznej Meteorologii. Przez 24 godziny na dobę badacze starają się tam jak najwcześniej wykrywać burze słoneczne. Regularnie dokonują wspólnego bilansu. Prowadzą także wideokonferencje z innymi naukowcami. Dziś połączył się z nimi Jean Lillensten. Kilka godzin po naszym ostatnim spotkaniu nastąpiła silna erupcja kategorii 7.
Powstała w rejonie plam NOAA 2036. Była potężna. Będziemy ją śledzić dzięki obrazowi z satelitów stereo. Zgadza się. Obecnie chowa się nam ona. Będziemy gotowi, gdy wróci w ciągu 2 tygodni. Za 2 tygodnie zobaczymy ją znów po drugiej stronie Słońca? Tak, na wschodzie. Wczorajsza wieczorna erupcja nie jest pierwsza w tym roku. Jest 30 w kategorii X od początku aktualnego cyklu. To zwyczajna burza, jakich zobaczymy jeszcze wiele w nadchodzących latach. Czy wychwyciliście z wyprzedzeniem jakieś sygnały zapowiadające te erupcje? Nie, nic ich nie zapowiadało. Spotkania te pozwalają formułować prognozy słonecznych zaburzeń na nadchodzące dni. Każdy badacz musi następnie sporządzić codzienny raport. Nauka ta jest jeszcze w powijakach, przypomina ziemską meteorologię z czasów jej narodzin. Gdy pojawia się erupcja, musimy określić, czy będzie oddziaływać jakoś na Ziemię. Dlatego stale śledzimy ich występowanie. Jednak przy takich ilościach danych człowiekowi trudno jest nad wszystkim zapanować. Tu w Brukseli opracowaliśmy oprogramowanie analityczne, które samo zawiadamia nas, gdy dzieje się coś znaczącego. Zarejestrowanie koronalnego wyrzutu masy w naszym kierunku nie kończy sprawy. Niektóre wyrzuty są szybsze niż inne. Jeśli szybki nastąpi powolniejszym, zderzą się i podwoją swoją siłę. Trzeba więc śledzić ich drogę przez przestrzeń międzyplanetarną. Nawet gdy już wiemy, że wyrzut dosięgnie Ziemi, trzeba określić jego siłę w porównaniu do tych z przeszłości. Pogoda kosmiczna nieustannie oddziałuje na Ziemię. Niektóre zdarzenia wywołują u nas burze geomagnetyczne, a inne nie. Wszystko zależy od charakteru wyrzutu, jego masy, intensywności, orientacji pola magnetycznego i innych czynników. Naszym zadaniem jest trafne przewidywanie z uwzględnieniem tych zmiennych. Zastosowanie naszych teorii w praktyce nie jest łatwe, ponieważ nie dysponujemy wszystkimi danymi w czasie, gdy są nam one niezbędne, by uzyskać całkowitą pewność. Możemy tylko powiedzieć, że zdarzyło się coś znaczącego, co prawdopodobnie o tej i o tej porze może spowodować na Ziemi burzę geomagnetyczną. Nie umiemy tego jednak dokładnie policzyć. Niektórzy nie czekają na raporty specjalistów, ale już teraz próbują chronić nas przed wpływem pogody kosmicznej. Pierwsi pomyśleli o tym dystrybutorze elektryczności. W Europie pionierem jest Szwecja, która podobnie jak Quebec doznała już poważnej awarii prądu spowodowanej burzą słoneczną. Satelita SOHO pokazuje obraz tej burzy, która 31 października 2003 roku pogrążyła w mroku mieszkańców Malmö. Była ona tak silna, że oślepiła aparaturę pomiarową. Europejska symulacja pokazała, jak prądy wytworzone w Ziemi przez burzę słoneczną z biegiem czasu powodowały przeciążenia transformatorów. W Ludwice, 200 km na północny zachód od Sztokholmu, znajduje się jedno z nielicznych na świecie centrów badania i produkcji transformatorów. Transformatory to trudne do wyprodukowania urządzenia wymagające szczególnej wiedzy. Ich naprawa w przypadku burzy słonecznej zajęłaby dużo czasu. Nie dysponujemy bowiem ich zapasami. W
Ludwice inżynierowie sprawdzają funkcjonowanie transformatorów w trudnych warunkach. Wymiana starych urządzeń na te najnowszej generacji zajmie jeszcze wiele czasu. Tutaj testujemy nasze transformatory przed dostawą. Każdy z nich powinien sprawnie działać przez 30-40 lat. Żeby zapewnić najwyższą jakość, przeprowadzamy rygorystyczne testy symulujące uszkodzenia sieci elektrycznej, wpływ burz, piorunów, działanie wyłączników, komutacji. Symulujemy też przeciążenia sieci i testujemy temperatury, które nasze transformatory są w stanie wytrzymać. Dystrybutorzy energii wiele nauczyli się na zdarzeniach z Quebecu i z Malmą. Podjęli liczne badania, by zrozumieć, co dokładnie zaszło w sieciach elektrycznych. Współczesne przekaźniki są w stanie rozpoznać prąd geoindukowany i awarię sieci. Mogą więc zapobiec rozprzestrzenieniu się awarii. Ze swojej strony także inżynierowie pracują nad rozwiązaniami zapobiegającymi rozlewaniu się zaburzeń po całej sieci. Celem jest zniwelowanie efektu domina, który maksymalizuje awarię. Efekty działania pogody kosmicznej są odczuwalne aż na dnie oceanów. Wildebaatz to kablowiec układający na głębokości 6 km światłowód, zdolny do transmitowania 120 milionów rozmów telefonicznych jednocześnie. 95% komunikacji telefonicznej, internetowej i telewizyjnej transmitowane jest dziś podmorskimi drogami. W latach 70. instalowano kable miedziane, nie wiedząc, że będzie to miało poważne konsekwencje. Podwodne kable biegną na tak długich dystansach, że metal, z którego je sporządzono, staje się potężną anteną, może największą na Ziemi. To doskonały odbiornik wszelkich zakłóceń elektromagnetycznych, a w szczególności tych pochodzących ze Słońca. W początkach istnienia tych kabli, kiedy wykryto na nich silne fluktuacyjne napięcia, nikt nie rozumiał, skąd się biorą. Nie potrafiliśmy jeszcze powiązać tych zaburzeń z działaniem wiatrów słonecznych. Powiązanie tych faktów zajęło badaczom jeszcze dziesiątki lat. Dziś miedź zastąpiono światłowodami, które nie są już wrażliwe na działanie pogody kosmicznej. Ale na dużych odległościach trzeba wzmacniać sygnał optyczny za pomocą wzmacniaczy zasilanych kablami miedzianymi, a te poddają się elektromagnetycznym zaburzeniom. To typowy kabel podwodny wykorzystywany w licznych sieciach podmorskich. W środku jest około 10 włókien otoczonych miedzią, która dostarcza energii. Reszta metalu stanowi osłonę przed uszkodzeniami mechanicznymi, które mogłyby się wytworzyć. Dystrybutorzy uwzględniają ryzyko korzystania z miedzi. Napięcie elektryczne kabla jest automatycznie równoważone wobec możliwych fluktuacji wywołanych przez pogodę kosmiczną. Na Ziemi czy pod wodą trudno uciec przed wpływem pogody kosmicznej. Niebo także nie jest od niego wolne. Dlatego trzeba stale kontrolować satelity. Specjalizuje się w tym Centrum Telemetrii Laserowej Obserwatorium na Lazurowym Wybrzeżu. Burze słoneczne zakłócają działanie geolokalizacji satelitów.
By precyzyjnie sprawdzić ich odległość od Ziemi, trzeba dokonać pomiaru laserowego. Nocny program obserwacji. 20 satelitów. Alors bon, il y a tu veux une dizaine de satellites. Je le prépare. Voilà. Okay. 4, 3, 3 2, 2, 1. Vas-y, możesz zaczynać. Là, il a envoyé les śledzę, pozycje zostały przekazane. Gdy znajdziemy Galileusza, włączasz laser. Galileo. Et concentre-toi dessus, tu mets laser. Je prépare la... voilà. 3 secondes. Dwie. Jedna. Już. Możesz włączyć laser. Laser poszedł. Świetnie. Mamy echo lasera? Tak. Wszystko gra. 23 569 km. Mierzymy odległość co do centymetra. To nie tak daleko. Wiązka powstaje tutaj i zostaje wysłana przez system luster w teleskopie. Ta potężna dawka energii musi dotrzeć do odległych satelitów konstelacji GNSS, czyli konstelacji GPS. To niemal 25 tysięcy kilometrów. System GPS działa dzięki 20 kilku satelitom dookoła Ziemi. Użytkownik systemu potrzebuje dostępu co najmniej do 4 naraz. Satelity podają swoją pozycję podobnie jak użytkownik, co pozwala obliczyć dokładne położenie. Aktualność tych danych jest kluczowa wszędzie tam, gdzie potrzebujemy precyzyjnej geolokalizacji. Ziemia doświadcza burz słonecznych od zawsze. Nie są one dziś większe niż kiedyś, ale poważniejsze są ich konsekwencje dla technologicznego świata człowieka. Bardzo delikatnego świata. 23 lipca 2012 roku satelity uchwyciły obraz potężnej erupcji słonecznej. Naukowcy ocenili tę burzę jako jeszcze silniejszą niż ta Carringtona z 1859 roku. Gdyby uderzyła ona w Ziemię, nasz świat wywróciłby się do góry nogami. Szczęśliwie powędrowała w innym kierunku. Zastanawiamy się, jakie jest prawdopodobieństwo katastrofy. By lepiej zrozumieć zagadnienie, trzeba umieścić je w szerszym kontekście. Badamy więc także inne gwiazdy podobne Słońcu o zbliżonej masie. Sprawdzamy, ile z nich jest aktywnych i czy występują na nich tak zwane supererupcje. Podobne do Carrington Event lub nawet 10 tysięcy razy silniejsze. Nasi japońscy koledzy dowodzą, że ryzyko może istnieć. Burza 100 razy silniejsza niż ta Carringtona zdarza się raz na 800 lat, a 10 tysięcy razy silniejsza raz na 5 tysięcy. Zatem w skali ludzkiej cywilizacji rzeczywiście istnieje ryzyko wystąpienia erupcji katastrofalnej dla naszych technologicznych społeczeństw. Kosmiczna meteorologia to młoda nauka, która będzie nam jednak bardzo potrzebna. Nie mam wątpliwości, że za kilka lat będziemy mieli także prognozy pogody kosmicznej. Przestaniemy się jej bać, a będziemy rozmawiać jako o zwykłej pogodzie. Była erupcja, pojawią się zakłócenia GPS. Bez wątpienia kosmiczna meteorologia stanie się elementem naszej codzienności. Przyzwyczajmy się do niej i nauczymy się ją wykorzystywać.
Mesdames, messieurs, bonsoir. Dobry wieczór Państwu. Ostatniej nocy wystąpiła intensywna erupcja na powierzchni Słońca. W nadchodzących dniach wiatry słoneczne mogą wiać z większą prędkością, osiągając 2100 km na sekundę. Wielka burza geomagnetyczna przewidywana jest na półkuli północnej. Zorze polarne będziemy mogli zaobserwować w Skandynawii, Szkocji, Kanadzie i na Alasce. Jeśli niebo będzie czyste, zobaczymy je nawet w Paryżu. W ciągu najbliższej doby mogą wystąpić zakłócenia w radiu, w systemach GPS i łączności satelitarnej. Dystrybutorzy energii elektrycznej są w stanie pełnej gotowości. GPS et de liaison satellite si vous nous regardez via votre parabole. Będą zapobiegać wszelkim zakłóceniom w sieciach. Uruchomienie naszego najnowszego satelity zostanie przesunięte na później. Wszystko powinno wrócić do normy pojutrze. Proszę nie zapomnieć zadbać o bezpieczeństwo waszych danych. Życzymy miłego wieczoru. Wersja polska, platforma NC+. Tekst Antoni Gustowski, czytał Paweł Straszewski.